Budowlańcy czekają na poprawę pogody, a klienci na obniżki cen nieruchomości. Młodych ludzi nie stać na mieszkanie, no nie mają po prostu własnych zarobków i ciężko było na przykład dostać kredyt. To fakt. W zeszłym roku w Poznaniu średnio za metr kwadratowy mieszkania trzeba było zapłacić 5300 zł. To i tak niewiele w porównaniu z Warszawą czy Krakowem. Jednak na dalszy spadek cen nie ma co liczyć. Konkurencja, jeżeli chodzi o budownictwo, o deweloperów, jest jeszcze w Polsce mała i te ceny mieszkań są stosunkowo wysokie. Myślę, że ci, którzy potrafią opuścić cenę, budować ekonomicznie, oni te mieszkania sprzedają. Polska jest bardzo atrakcyjna dla zagranicznych firm deweloperskich. Przemawiają zatem liczby. Na 1000 Polaków przypada niespełna 370 mieszkań, podczas gdy w Portugalii wskaźnik ten dobija 600. Jedyny problem to zbyt. Jest dużo na rynku mieszkań do sprzedaży. Troszeczkę ograniczenia, że tak powiem, z tytułu bankowców, czyli zdolności kredytowe są coraz trudniej uzyskać i to może ewentualnie ograniczyć możliwość pozyskania takiego mieszkania. Ostatnie dane to potwierdzają. Na polskim rynku jest zdecydowanie więcej mieszkań niż chętnych, by je kupić. W zeszłym roku powstało ich prawie 153 tysiące. To wzrost o 16,5%. A że klientów nie było zbyt wielu, stąd lekki spadek cen. Wkrótce ma się to jednak zmienić. W połowie 2013 roku prognozujemy właśnie, że te ceny jednak wrócą na tą właśnie wyżej, będą wyższe po prostu. Nie prognozujemy tego, że te ceny mieszkań będą dalej spadać. Dlatego eksperci radzą, jeśli inwestować we własne M, to właśnie teraz. Państwo Pyczek z Kielc chcą kupić dom. Sprawdzić trendy przyjechali na targi Budna. Ceny są chyba już tak niskie, że już wydaje mi się, że niżej nie będą, więc można to wykorzystać na zakup mieszkania, domu, czegokolwiek. Teraz jeszcze można przebierać w ofertach, później może być z tym problem. Deweloperzy wstrzymują się z inwestycjami, bo też im trudniej zdobyć kredyt na budowę. A że nieruchomości na sprzedaż będzie mniej, to ceny znów pójdą w górę. Impulsem dla rynku może być nowy rządowy program Mieszkanie dla Młodych, adresowany do ludzi poniżej 35 roku życia. Ma ruszyć na przełomie roku. Adrianna Borowicz, Teleskop.